Hej, kochani, tu hula dusza, aby słuchać kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to podcast serii Za zamkniętymi drzwiami. Ostatnio mam jakieś szczęście do znajdowania absurdalnych i trochę dziwnych historii. No i dzisiaj wcale nie będzie inaczej, ponieważ sprawa, którą dla Was przygotowałam, jest no troszkę zawiła, natomiast uważam, że jest niezwykle interesująca. Oczywiście mowa tutaj o rodzinie, więc taką całą historię rodzinną Wam przedstawię, a następnie przejdziemy do punktu, który w ogóle sprawił, że pod, powstał ten podcast. Zanim zaczniemy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że zostaliście tutaj na dłużej w postaci subskrypcji. Jeżeli ktoś również chciałby to zrobić, no to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, ponieważ tak naprawdę dzięki Wam ten kanał funkcjonuje. A teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Z racji, że myślę, że ten podcast wyniesie około godziny, więc będzie troszkę długo. Pozwolę sobie pominąć opis miejsca, bo też z drugiej strony dzisiaj odwiedzimy kilka ciekawych miejsc, takich jak na przykład Nowy Jork, Miami, ale też wspomnę Wam tutaj o Ekwadorze. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się śmietance towarzyskiej z samego Hollywood. Pokażę Wam też wirtualną przejażdżkę po jednym z bardzo znanych hoteli, który odegra tutaj pewną rolę. No ale najpierw musimy zacząć od początku zanim jeszcze nikt z wymienionych bohaterów nie był znany, sławny, bogaty. Chcąc poznać historię rodu rodziny Nowak, pisanego przez V i CK, o której dzisiaj wam opowiem, no to trzeba cofnąć się o ponad 100 lat, czyli bardzo dawno temu. Wtedy też do Nowego Jorku na początku XX wieku zawędrował młody chłopak o imieniu i nazwisku Hajmen Nowik. Wiem, że nazwisko brzmi niezwykle polsko w wymowie, no bo tutaj kojarzy nam się z Nowak i później zresztą zostanie ono na Nowak zmienione, no bo początkowo było Nowik, potem Nowak to ta jedna literka zostanie zmieniona. Natomiast moi drodzy, oficjalnie z tego co wiem, to Hajman był Żydem z terenów rosyjskich, więc no całkiem blisko. Rzecz jasna były to ciężkie czasy i wiele osób emigrowało szukając lepszego życia, łącznie właśnie z Hajmenem. Początki nie były proste, również i dla mężczyzny, który nie znał języka angielskiego, nie wiedział, co konkretnie chce robić, e, wiedział, że są jakieś możliwości, ale też nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, jakie. I z racji, że mimo emigracji jego rodzina trzymała się z bliskimi sprzed przeprowadzki, czyli oni tam większymi ekipami przyjeżdżali do nowego kraju i zazwyczaj trzymali się w takiej swojej własnej grupie. Tam też Wspierali, spotykali, dzielili się swoimi doświadczeniami, no i było to takie miłe, hermetyczne towarzystwo, które po prostu trzymało się razem. I wśród tak zwanych znajomych rodziny była młoda dziewczyna o imieniu Sejdi. Jej rodzice przenieśli się do Stanów, zanim jeszcze jej nie było na świecie, a tym samym Sejdi urodziła się już w USA. Jednak jej bliscy od zawsze pielęgnowali pamięć o swoim pochodzeniu, a pochodzili z tych samych rejonów, co rodzina Haimana. No i wszyscy, Trzymali się razem od zawsze. Tak naprawdę, odkąd Hymen przeprowadził się do Stanów, no to on już znał rodzinę Sejdi, znał też samą Sejdi. No i tak też młodsza o 6 lat dziewczyna od razu wpadła Hymenowi w oko. I tak też właściwie bez większy, większych ekscesów, bez dłuższego e, przymilania się, para wzięła ślub w 1902 roku, więc bardzo dawno temu. Małżeństwo zamieszkało na Brooklynie, a Hymen, będący od teraz ręką nogą Rodziny, znalazł pracę jako krawiec. I one są naprawdę piękne ubrania, to trzeba przyznać, że to był człowiek, który miał jakiś do tego talent. W tamtym momencie był popyt na to, też nie były to czasy, gdzie było tyle sklepów, gdzie było tyle jakichś takich, nie wiem, sieciówek. No sieciówek to już w ogóle nie było, po prostu chcąc kupić sobie ładną suknię, trzeba było iść do krawca. Więc mężczyzna no, z czasem zyskał dobrą renomę, no i udało mu się otworzyć własny sklep. Więc to nie tylko jakieś tam dzierganie w piwnicy po ciemku, tylko rzeczywiście miał Miał sklep, no i z czasem też, kiedy udało się osiągnąć jakiś taki sukces finansowy, no to rodzina Haymana zaczęła się powiększać. W 1903 roku on i jego żona powitali swoje pierwsze dziecko. Była to córka, która otrzymała imię Miriam. Rok później pojawił się syn, który dostał imię Józef, a w 1905 roku do rodziny dołączyła kolejna córka, która dostała imię Lilian. No i już dwa lata później, czyli w 1907 roku kończymy naszą e, wyliczankę, Nowakowie, a właściwie to Nowikowie wtedy doczekali się ostatniego dziecka, tym razem syna, który otrzymał imię Benjamin, no i tak naprawdę to jego losy między innymi będą tutaj ważne, bo od razu wam powiem, że Benjamin będzie ojcem naszego dzisiejszego bohatera, natomiast e, no poniekąd historia Benjamina jest w tej sprawie chyba nawet i najważniejsza. No ale póki co Benjamin jest małym berbeciem, co tam plącze się pod nogami i na tym etapie e, nasza rodzina Rodzinka przestała się rozrastać. Sadie i Hyman doczekali się czwórki dzieci. Jak wiadomo, skoro rodzina się powiększa, skoro no, jest więcej członków tej rodziny, no to tym samym potrzeba więcej pieniędzy, aby zapewnić tej rodzinie byt, aby zapewnić jakieś jedzenie. No i można tutaj, no nie trzeba być jakimś tam Sherlockiem, żeby dotrzeć do wniosku, że nie jest to najlepszy moment na utratę pracy. No ale niestety właśnie to spotkało Hymana. Z dnia na dzień mężczyzna musiał zamknąć swój sklep nie wiem dlaczego, czy tutaj jakieś kwestie prawne, czy może już, już nie był tak znany, lubiany i nie chciał od niego kupować. W każdym razie mężczyzna sklep zamknął, no i zatrudnił się jako kierowca taksówki, pracując dzień i noc na utrzymanie swojej rodziny. Była to ciężka praca, e, zwłaszcza z tego powodu, że Heiman był cały czas poza domem e, i taka praca, no nie wydawałaby się dla niego przynajmniej wspomnieniem marzeń, ponieważ e, tak naprawdę nie miał on kontaktu z bliskimi, e, często był gościem w swoim domu, no i mniej więcej na początku lat dwudziestych Hyman znalazł bardzo ciekawą ofertę pracy w hotelu. Dokładnie to był to pensjonat w górach Catskill, tam też zarówno on, jak i jego żona Sadie mieli okazję zagłębić się w tajniki hotelarskiego biznesu. No bo postawili wszystko na jedną kartę, skoro jego nie ma w domu, a pieniądze i tak nie są jakieś takie wystarczająco dobre, żeby żyć na godnym poziomie, bo rzeczywiście nie były, no to postanowili spróbować raz jeszcze i tym razem Zarówno mąż, jak i żona e, zatrudnili się w hotelu. Tam też nauczyli się zarządzać takim miejscem, no i od tego momentu zarabiali naprawdę dobre pieniądze. Powodziło im się wyjątkowo dobrze, natomiast nauczeni oszczędzaniem, no to większość z tych pieniędzy odkładali. Wszystko z tego powodu, że zależało im na tym, aby kiedyś w przyszłości otworzyć własny pensjonat. No i moi drodzy, po pewnym czasie udało się to. Małżeństwo założyło własny pensjonat, taki mały hotel, a zaraz po nim e, udało im się zakupić. Lokalny country club, gdzie mogli przyjeżdżać piękni, bogaci lub po prostu bogaci. Biznes kręcił się wyjątkowo dobrze, między innymi dlatego, że weszła w to cała rodzina. Oni nie zatrudniali żadnych pracowników, tylko wszyscy tam pracowali i od najmłodszych lat dzieci Nowaków pracowały przy pensjonacie, obsługując restaurację, bar albo recepcje i tak naprawdę mieszkali tam, więc tutaj takie koszty z jakimś wynajmem, czy w ogóle zakupem swojego domu, no to odchodzili, bo oni mieszkali w tym pensjonacie, no i też mogli na co dzień korzystać z wszystkich hotelowych ugodnień, udogodnień jakichś basenów, czy, czy właśnie restauracji. Miało to rzecz na swoje plusy i minusy. Na przykład pewnego razu, gdy najmłodszy syn pary, czyli Benjamin, spędzał czas przy basenie, no to nagle do niego wpadł i sytuacja zaczęła się robić dość niebezpieczna, no bo nie planował znaleźć się w basenie. Benjamina szybko wyciągnięto, jednak po tym incydencie jego słuch został nieodwracalnie zniszczony i tak naprawdę będzie on musiał do końca życia nosić aparat i też ten Nigdy nie wróci do, takiej, do takiego stanu, jaki był wcześniej. No cóż, w połowie lat 30. Hyman odszedł z tego świata. No niestety, on był dosyć młody w tamtym momencie, miał chyba 50 czy 60 lat. No on odszedł, a biznes rodzinny przejęli jego dwaj synowie, czyli Joseph i Benjamin, starszy i młodszy. Panowie jednak nie mieli najlepszych relacji, oni mieli, mieli jakieś różne wizje na temat tego pensjonatu, na temat tego, jak chcą go prowadzić, niby od zawsze się uczyli, jednak można było mieć wrażenie, że nie mieli ani kompetencji, ani chęci, żeby ze sobą współpracować, więc szybko ich drogi się rozeszły, a Benjamin oddał bratu hotel w zamian za dogodną zapłatę. No uznał, że to jest odpowiednio, on ma w tamtym momencie dwadzieścia parę lat, więc ta gotówka bardziej mu się wydawała być taka fajniusia i milusia. Po wszystkim młody mężczyzna wrócił do Nowego Jorku i tam planował rozkręcić swój własny biznes. On chciał wszystkim udowodnić, że, że da radę, mimo tego, że już nie jest tam nie trzyma ręki na, na pensjonacie ojca, no to on i tak osiągnie ogromny sukces. No łatwo nie było, bo to był wielki kryzys i sytuacja ogólnie była nieciekawa, no ale Benjaminowi udało się wejść w odpowiednie kontakty i zajął się on z czasem sprzedażą detaliczną e, artykułów pasma, pasmanteryjnych. E, więc jakoś to tam wszystko się kręciło. Wkrótce udało mu się znaleźć wafla, z którym otworzył swój własny sklep na Sixth Avenue. E, no to sklep był popularny, biznes dobrze działał. Byli na to ludzie, którzy byli zainteresowani kupnem tych wszystkich rzeczy, które tam były oferowane. Jednak Benjamin no, chyba miał dość ciężki charakter, ponieważ pokłócił się ze swoim wspólnikiem, tak samo jak wcześniej ze swoim bratem, no i sklep trzeba było zamknąć. W każdym razie w 1936 roku mężczyzna poślubił kobietę o imieniu Bella, na temat której wiadomo jest niewiele poza tym, że istniała. No ale do, do tego to sobie przejdziemy później. Bądź co bądź był początek lat 40., a młody Benjamin chciał znaleźć coś, co da mu radość i przede wszystkim duże pieniądze. Mimo tego, że większość Ameryki miała problemy finansowe, to jednak wciąż były miejsca, gdzie toczyło się jedno wielkie bailando bez trzymanki. Na przykład takim miejscem było Miami Beach, gdzie przyjeżdżali ludzie. Ludzie zamożni i korzystali z dostępnych tam atrakcji. Benjamin uznał, że to jest miejsce, w którym on przede wszystkim chce przebywać, no a po drugie chciałby tam rozkręcić jakiś biznes. No i na przestrzeni miesięcy łapał się on wielu biznesów, na przykład sprzedawał zegarki, potem wynajmował łodzie, no żonglował, kręcił śmigłem i w ogóle sprzedawał różyczki, całował rączki. Człowiek orkiestra robił wszystko ważne, żeby te pieniądze zarobić, natomiast no to było na zasadzie prób i błędów. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Pieniądze z tego były, ale w dalszym ciągu nie była to fortuna, o jakiej mężczyzna marzył, no a marzył o tym, aby wrócić do biznesu hotelarskiego w takim razie. Miał uzbierane pieniądze, to trzeba przyznać, że jakąś tam sumę udało mu się uzbierać, no ale nie były te pieniądze wystarczające, aby otworzyć budkę z lodami, a co dopiero hotel. Jednak, moi drodzy, coś, co Benjamin miał z pewnością, to duże grono majętnych znajomych. Pracując w Miami, spotykając się z ludźmi, no to udało mu się zapoznać ludzi zamożnych, ludzi wpływowych, no, i właśnie na początku lat 40. namówił ich na inwestycje w stary, 111 pokojowy hotel przy Collins Avenue w Miami Beach. Może i mężczyzna nie miał ogromnej sumy pieniędzy, ale dzień i noc pracował przy odnowie tego hotelu, no a jego żona Bella pracowała tam jako pokojówka i codziennie sprzątała pokoje. On zajmował się remontem, też obsługiwał gości hotelowych, więc tak naprawdę znów wszystko robili sami. I tak naprawdę zauważyłam, że w większości historii o milionerach, bo takie też się tutaj na tym kanale zdarzają, to tak naprawdę nadarza się w ich życiu pewna okazja, wiecie, zbieg okoliczności lub zrządzenie losu, zazwyczaj. No i w przypadku Benjamina e, tak też się stało, jednak był to przekres zbieg okoliczności, ponieważ rozpoczął się konflikt zbrojny, a Stany Zjednoczone potrzebowały miejsca do szkolenia swoich żołnierzy. Ze względu na warunki pogodowe, które były ich zdaniem bardzo korzystne właśnie w Miami, no to wybrano to miejsce. I z dnia na dzień przybyły więc w ten obszar tysiące oficerów, którzy oczywiście, no musieli gdzieś spać, trzeba było gdzieś ich zakwaterować. I władze płaciły wyjątkowo korzystnie właścicielom hoteli, ponieważ było to jakieś 10 dolarów za dobę, co teraz wynosi około 140 dolarów. No, oraz była też dodatkowa kwota na wyżywienie. Tak naprawdę w tamtym momencie nie liczyło się w jakimś tanie są te pokoje, czy one są odnowione, czy one są ekskluzywne, czy po prostu jest to zwykłe łóżko z łazienką i tyle. No hotel, który zakupił Benjamin wraz ze swoimi wspólnikami nie był jakoś specjalnie odremontowany. Można było w nim spać, można było w nim spędzać czas, na pewno był wystarczający, aby tyle osób zakwaterować. Tym samym obudowanie hotelu wynosiło 100%, czyli moi drodzy, dziennie Benjamin zarabiał jakieś 15 540, co aktualnie wynosiłoby ponad 200. 217 tysięcy dolarów dziennie. Oczywiście trzeba było no, opłacić obsługę hotelową, podzielić się zyskami ze wspólnikami, ale i tak bardzo szybko mężczyzna uzbierał wystarczającą kwotę, by tym razem już za gotówkę kupić kolejny hotel, a następnie jeszcze jeden. I w ciągu kolejnych pięciu lat Benjamin kupił pięć hoteli, więc trzeba przyznać, no były to dość dobre inwestycje, nie patrząc oczywiście na sytuację na świecie, jednak inwestycje w nieruchomości były wyjątkowo dobre, i mężczyzna oraz jego żona z dnia na dzień stali się milionerami, a tak naprawdę miał to być dopiero początek. Benjamin marzył o tym, aby wybudować jakiś hotel od zera. On do tej pory kupował te hotele, czasami je tam remontował, natomiast jemu się marzył taki wielki hotel, taki, którego jeszcze nikt nie miał, taki, który w ogóle jeszcze nie powstał. Miał to być wielki hotel z klubami, z kasynem, z basenami, ze spa, no coś ogromnego i niezwykle luksusowe, luksusowego. E, więc, moi drodzy, e, no, no to było takie jego największe marzenie, sięgał bardzo wysoko. Natomiast Zamiast jego życie prywatne, no również stało się wybujałe, tak samo jak jego portfeli ego. Benjamin teraz częściej chodził do różnych klubów i czuł, że wygrał życie. Kiedy te pieniądze wpływały na konto, kiedy on widział, że jest milionerem, no to on czuł, że, że może wszystko, że jest lubiany przez wszystkich, że jest wszędzie zapraszany. Nie da się też ukryć, że mężczyzna lubił towarzystwo kobiet, mimo tego, że był żonaty, no to w jakiś sposób mu to imponowało. I w 1945 roku w jednym z klubów na Manhattanie zauważył on zjawiskowo piękną kobietę. Modelkę o imieniu i nazwisku Bernice Temple. Kobieta była o 14 lat młodsza od Benjamina. No i tutaj słów kilka na temat Bernice, ponieważ ona również odegrała ważną rolę w tej historii. Trzeba przyznać, że Bernice miała bardzo trudne życie. Mimo tego, że jej ojciec był znany w nowojorskiej śmietance towarzyskiej i cała rodzina często chodziła na różne bankiety, a pieniędzy nigdy nie brakowało, to jednak relacje rodzinne nie należały do najlepszych. Ojciec o imieniu Jack całe wieczory spędzał w klubach, ignorował życie rodzinne, redukując swoją rolę do była w salonie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy matka Bernice, kobieta o imieniu Rowena, zaczęła zdradzać męża z jego najlepszym przyjacielem. Oczywiście brzmi to okropnie, to, to nie jest żadne usprawiedliwienie, tylko dodam, że, że Jack również nie był wierny, no ale prawda szybko wyszła na jaw, a mężczyzna nie mógł wierzyć, że wszyscy w kręgach ważniaków się o tym dowiedzieli. Zresztą powstał nawet o tym artykuł w jednej z gazet, co samo w sobie jest dość dziwne, no bo ale mowa tutaj o takiej śmietance towarzyskiej, więc może wtedy pisano o takich ludziach, a lokalni celebryci. Bądź co bądź, rodzice Bernice się rozstali, a były to czasy, gdzie rozwody, no to nie były na porządku dziennym, więc Halina i Grażyna miały temat do plotek na długie miesiące. Dodatkowo jednak Jack zrobił wszystko, aby jego była już żona nie otrzymała opieki nad Bernice i jej siostrą Maxine. I tak też się stało, bo gości miał szerokie plecy i rzeczywiście Rowena nie mogła spotykać się z córkami, nie miała praw rodzicielskich. No i Jackowi się to udało, natomiast y, działanie mężczyzny nie było wcale spowodowane jakimś tam dobrym córek, czy, czy w ogóle harmonią w rodzinie, tylko chciał on zrobić na swojej byłej żonie i tak naprawdę, kiedy dostał on pełne pra prawa, to wysłał on Bernice i jej siostrę na wychowanie do ciotek, y, aby jeszcze bardziej utrudnić im kontakt z matką, bo te ciotki mieszkały w innym stanie. Dla małej Bernice było to niezwykle trudne, a miało być jeszcze gorzej, ponieważ w pewnym momencie ciotki zrobiły minę zdziwionego Pikachu i powiedziały, że nie mogą się już dłużej zajmować dziewczynkami, więc Bernice i jej siostra trafiły do domu dziecka. I to będzie coś, co no. Będzie przez długie lata towarzyszyć Bernice, będzie jej ciężko o tym rozmawiać, mało kto w ogóle będzie o tym wiedział. Rowena, czyli matka, wciąż próbowała spotykać się z córkami, ona tam chodziła pod mury tego domu dziecka, no ale nie była wpuszczana i ten kontakt wciąż był utrudniany. Dla wszystkich była to sytuacja ciężka, ponieważ też po latach Rowena trafiła do zakładu zamkniętego ze względu na utrudniony kontakt z córkami. Sami więc widzicie, że historia życia Bernice jest wyjątkowo przykra. I bardzo ciężko było jej w tych pierwszych latach, w ogóle sytuacja z rodzicami, to wszystko się mocno na nie odbiło. No ale gdy w 1945 roku Benjamin poznał ją w klubie, no to wiedział tyle, że kobieta pracuje jako modelka i jest niezwykle piękna. Bernice pozowała w tamtym momencie w wielu reklamach, na przykład w reklamie Coli była na kilku okładkach, więc można było powiedzieć, że jej kariera rzeczywiście się rozwijała. No cóż, między dwojkiem ludzi poznanych w klubie, w tę wieczorną nowojorską moc, bardzo szybko zaiskrzyło. Benjamin nie zwracał uwagi na to, że ma żonę, a ciekawostka jest taka, że Bernice miała wtedy męża. Jej mąż Artur wyjechał do Europy jako żołnierz, a jego żona najwyraźniej nie planowała czekać na niego z utęsknieniem. No, i również no, no nie była wobec niego szczera. Benjamin zauroczył się w młodej kobiecie od razu i tak naprawdę od razu zaczął się chwalić swoim majątkiem, swoimi hotelami. Wszedł tam z buta z serii, czy ty wiesz, kim ja jestem. Bernice była pod wrażeniem, ale dowiedziała się, że mężczyzna ma żonę, więc nie chciała ciągnąć tej znajomości. No i kobieta zapadała jakąś wymówkę, pożegnała się z Benjaminem i tak naprawdę go spławiła. Mężczyzna, jak przystało na naczelnego natręta. Zdobył jednak dane Bernice i postanowił zrobić coś romantycznego, jak przystało na zdesperowanego żona tego faceta. Benjamin zadzwonił do agencji, gdzie pracowała kobieta, i podał się za fotografa, który rzekomo organizuje sesję zdjęciową, no i właśnie poprosił o to, aby w tej sesji była Bernice. No i ustalono dogodny termin, a tam zamiast planu zdjęciowego przyszedł Benjamin z kwiatami i w garniaku. I tak też właśnie rozpoczął się ich romans, który miał trwać przez kolejne lata. W międzyczasie Bernice rozstała się ze swoim mężem, ona powiedziała mu jasno, że spotyka się z kimś innym no i nie chce go dalej oszukiwać. No a Benjamin najwyraźniej nie miał tak mocnego kręgosłupa moralnego, ponieważ on i jego żona Bella adoptowali w międzyczasie dziecko, syna. No odważnie jak na niewiernego męża, ale stało się. Przez cały ten czas no, mężczyzna wciąż spotykał się z Bernice, nie mówił o tym swojej żonie, ale też w międzyczasie ciężko pracował, więc tak naprawdę no wszystko jakoś się swoim dziwnym torem kręciło. Bernice w tym momencie również nie naciskała na to, aby Benjamin wziął rozwód, aby byli razem, mimo tego, że byli w sobie zakochani i rzeczywiście było widać, że coś jest między nimi, no to Bernice była skupiona na karierze i ona chciała jeszcze gdzieś z tej kariery skorzystać. Benjamin jednak cały czas zbierał się w sobie, aby odejść od żony, i zrobił to w końcu w 1951 roku, czyli tak naprawdę 6 lat po tym, jak zaczął być już tak, nie no, wcześniej był już niewierny, natomiast od momentu, kiedy zaczął się spotykać z Bernice, przez 6 lat żony oszukiwał. Proces rozwodowy nie należał do najłatwiejszych, ponieważ Bella, żona Benjamina, chciała zagarnąć cenną ziemię, na której powstał hotel San Seucin, na którym Benjamin odkładał hajsy od wielu lat. I nie jestem pewna, jak dokładnie to wyglądało logistycznie, czy chodziło tylko o ziemię, czy o cały hotel. No ale pewne jest to, że po zakończeniu małżeństwa Benjamin wpadł w bardzo zły stan emocjonalny i nawet musiał być hospitalizowany. Wielu znajomych Benjamina twierdzi, że to z tego powodu, że jego żona właśnie zgarnęła ten cenny hotel, czy tę cenną ziemię, że w ogóle on musiał majątek podzielić, no ale właśnie tak się stało każdym razie, gdy tylko ten mężczyzny się polepszył, to na początku 1952 roku on i Bernice w końcu się pobrali. Po siedmiu latach od pierwszego spotkania. No dobra, po sześciu i pół, ale w końcu im się to udało. I ciekawe jest to, że mimo upływu tyle lat to ojciec Bernice w dalszym ciągu ograniczał córką kontakt z matką i kobieta oraz jej siostra nie miały pojęcia, gdzie ona przebywa, a tym samym matka Bernice nie była obecna na jej weselu, co też Bernice, no, no było z tego powodu przykro, bo na tym weselu był jej ojciec, była jej siostra, a matki niestety nie było. Po wielu latach siostra kobiety Maxine powie, że Bernice poślubiła mężczyznę na wzór swojego ojca, czyli kontrolu kontrolującego z silnym charakterem. Benjamin no rzeczywiście taki był i na przykład kazał swojej żonie od razu zrezygnować z kariery po ślubie, a sam pracował dniami i nocami zostawiając Bernice z obsługą hotelową. Moi drodzy, w 1953 roku Benjamin przeszedł do budowy swojego największego projektu. I teraz tutaj, w tym momencie, e, będzie taki wirtualny spacer, będą zdjęcia z tego hotelu, o którym Wam pokrótce opowiem. No cóż, hotel o nazwie Fontaine Blue w wersji angielszczonej, ponieważ tak naprawdę miało to być fontaine Blau na część jednego z francuskich miast. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam, jeżeli nie, to mnie poprawcie. W każdym razie fontaine Blue został zaprojektowany przez znanego architekta Morisa Lapidusa, który w trakcie swojej kariery zaprojektował wiele hoteli w Miami, a łącznie z jego projektu powstało ponad 1000 budynków. Jako ciekawostkę powiem, że no nie obyło się bez lekkich. Awantur o wypłatę, ale ostatecznie w 1954 roku powstał on. Wielki, mający ponad 1500 pokoli, hotel z 11 basenami, spa, butikami i klubami oraz restauracjami. Oficjalne otwarcie odbyło się 20 grudnia 1954 roku i z tej okazji wydano wielki bal. Na ten bal zaproszono 1200 gości z kręgu osób znanych i cenionych. Był na przykład ówczesny burmistrz Nowego Jorku I też burmistrz miasta o nazwie Fontainebleau, Blau, czyli tego, na którego część powstała nazwa hotelu. I on był wielce zbulwersowany tym, że Amerykanie wymawiają nazwę Fontainebleau. Blue. Byli też dziennikarze, że było oficjalne sadzenie drzew, a przez kolejne dni pismaki rozpisywały się o całym wydarzeniu. O tym, jaki to jest piękny hotel, że to jest hotel największy w ogóle z możliwych, najpiękniejszy, najmajestatyczniejszy i w ogóle cuda na kiju. Budowanie takiego hotelu kosztowało w tamtym momencie 13 milionów dolarów, co teraz oscyluje w granicach 115 milionów dolarów. Przez lata hotel ten będzie jednym z viralowych miejsc w Miami. Na przykład w 1960 roku Frank Sinatra nagra tam swój program telewizyjny. W ogóle Frank będzie jednym z częstych gości. Poza tym hotel pojawi się w wielu filmach, na przykład Człowiek z blizną, Bodyguard i wielu innych. Również w późniejszych latach będzie to popularne miejsce spotkań gangusów, więc no sami widzicie, że Fontainebleau będzie mieć różne zastosowania. Oczywiście Benjamin był niezwykle dumny ze swojego projektu, to było jego spełnienie ten hotel wyglądał właśnie tak, jak on tam sobie go wyobrażał, no i też szybko zaczął on przynosić ogromne dochody. Mężczyzna zacznie samego siebie nazywać panem Fontainebleau, bo on będzie miał takiego małego no i obla na punkcie tego hotelu. Zawsze będzie nosił ze sobą taką mini replikę tego miejsca, no i w ogóle na każdym kroku będzie podkreślał, że to on jest założycielem. Od tego momentu Benjamin i Bernice zamieszkali w największym apartamencie przygotowanym. Pod ich potrzeby. Było to luksusowe, dwupoziomowe mieszkanie z czterema sypialniami, a do ich dyspozycji, 24 na dobę, była oczywiście obsługa hotelowa, która tak naprawdę traktowała ich jako parę królewską. Więc gdy tylko Benjamin szedł ulicami, znaczy nie ulicami, tylko szedł korytarzami tego hotelu, no to wszyscy się rozchodzili, wszyscy się do niego uśmiechali, wołali do niego: Panie Fontainebleau, co panu podać? I, I w ogóle. W 1955 roku okazało się, że właśnie ta para, para, hotelowa spodziewa się dziecka. I tak też 19 stycznia 1956 roku na świat przyszedł wyczekiwany syn pary, dziedzic hotelowej fortuny, Benjamin Junior, na którego wszyscy będą wołać Ben, więc też sobie pozwolę na takie małe spoufalanie się. Właściwie to Ben Junior jest bohaterem dzisiejszej historii, no ale przedstawienie tej całej sprawy nie mogło się obyć właśnie bez tła rodzinnego, bez hotelu i bez tego, jaki to będzie miało ogromny wpływ na Bena. Mały Ben od najmłodszych lat miał wszystko, co tylko mógł sobie wymarzyć, a nawet to, o czym nigdy by nie pomyślał. Od zawsze mieszkał w ekskluzywnym mieszkaniu, a właściwie to w hotelu, gdzie miał dostęp do wszystkiego, gdzie obok niego był cały personel, który tylko chciał spełniać jego życzenia i mimo wielkich możliwości życie rodzinne wcale nie było tak usłone różami. Bernice nie wiedziała, jak zajmować się dzieckiem, co robić jako matka, chyba nie czuła się też do końca dobrze w tej roli, więc przez pierwsze lata życia chłopcem zajmowały się nianie i to 24 godziny na dobę. Benjamin Senior również nie należał do osób wylewnych, a akurat gdy urodził mu się syn, no to mężczyzna był zajęty niszczeniem biznesu swojego byłego wspólnika. Dokładnie tak, tak się składa, że wspólnik, którego Benjamin niegdyś zrobił w Kapucyna, postanowił zbudować własny hotel właśnie naprzeciwko Fontainebleau, który miał być bezpośrednią konkurencją, oczywiście. No i były wspólnik zatrudnił nawet tego samego architekta, a gdy Benjamin się o tym dowiedział, no to przyznał dożywotni zakaz wstępu Lapidusowi, czyli temu architektowi, który zaprojektował Fountain Blue. I rzeczywiście, gdy ten po wielu latach próbował tam wejść, to został z hotelu wyrzucony. W każdym razie nam Benjamin nie mógł znieść, że ktoś będzie miał lepszy hotel, że w ogóle będzie jakaś konkurencja, więc postanowił coś z tym zrobić i rozbudował swój własny hotel w taki sposób, by cień padał prosto na basen hotelu rywala. No taki złośliwek z niego był, więc sami widzicie, że, że był to za pracowany człowiek, który był zajęty robieniem innym na złość, a w wolnych chwilach siadał z kawką na balkonie i patrzył na to, jak goście hotelowi tego drugiego hotelu przenoszą się z basenu na inne miejsce, ponieważ cień zasłania im słońce. Tak też wyglądało życie naszej hotelowej pary, no, Benjamin był zajęty, Bernice również miała swoje życie i sami widzicie, że mały Ben no, miał zapracowanych rodziców, więc mimo ogromnego splendoru, bogactwa i towarzystwa gwiazd, był trochę pozostawiony sam sobie. Jego rodzice wynajęli dla niego taką niemiecką guwernantkę. Była to kobieta bardzo surowa, taka typowa Berta, e, która uwielbiała dyscyplinę. No i ciotka Bena, czyli Maxin, ta, ta, ta siostra Bernice, wspomni historię, gdy Ben jadł hamburgera, a guwernantka po każdym gryzie wycierała mu usta, by ten się nie pobrudził. E, do tego też chłopiec był leworęczny, a guwernantka wywierała na nim taką presję z tego powodu, że Ben zaczął się jąkać i tak naprawdę będzie miał. Ten problem całe życie. On, on przez całe życie no, będzie się jąkał tak naprawdę, więc można zobaczyć, jakie to miało na niego ogromny wpływ. Rodzice chłopca całymi dniami prowadzili ważne rozmowy biznesowe, latali na ważne spotkania, często podróżowali, a rzadko poświęcali czas synowi. Natomiast Ben wydawał się być wyjątkowo niedostosowany społecznie z tego powodu. No bo on mimo tego, że mieszkał w tym hotelu, że była cała obsługa, no później tę gubernantkę zwolniono, no to jednak nie miał kontaktu z rówieśnikami, nie miał żadnych takich znajomych na, na swoim etapie, no jedynie jego znajomi, no to na przykład była obsługa, hotelowa, która była dla niego miła, no bo tak musiało być. W ogóle Ben miał trudności w nawiązywaniu kontaktów, żył w wielkiej w bańce, gdzie miał kamerdynera, pokojówkę, a brakowało mu rodziców. Gdy Ben miał 5 lat, został wysłany na wakacje do swojej ciotki i wtedy to był taki moment, kiedy on zauważył, że ludzie żyją inaczej, że w ogóle jest inne życie. Bo na przykład wydawał się być bardzo zaskoczony, że na zakupy trzeba chodzić, no bo on nie wiedział skąd się bierze jedzenie, po prostu mu przynosili obiad i tyle więc on nie miał pojęcia, że, że tak to się robi. Nie wiedział też, że większość ludzi gotuje i nikt nie podaje im jedzenia na stół, więc tym też był bardzo zdziwiony. No i dosłownie chłopak nie widział wcześniej sklepu i miał zdrowe pojęcie o świecie i życiu, więc to było dla niego coś niezwykłego, takie przeżycie, wyjazd na wakacje do cioci. Żeby zobrazować sobie mniej więcej, jak bardzo oderwany był Ben, to jest też inna anegdota, która przedstawia historię, że kiedy Ben... Razu pewnego pojechał na kolonię letnią, to po kilku dniach zadzwonił do swojego ojca i powiedział, że mu się nie podoba, że się z kolegami nie dogaduje i w ogóle. I opiekunowie powiedzieli, że rzeczywiście, no, Ben był arogancki wobec innych i nie miał kolegów, dlatego też ojciec chłopca tego samego dnia wysłał po niego helikopter i Ben wrócił do domu. Czyli, no, sytuacja jak każda inna. Inna anegdota, która też to pokazuje, jest na przykład zbranie cukierasków na Halloween. Niby jest to normalna sprawa, tyle że jego chodzenie po cukierki polegało na tym, że jeździł po nie z prywatnym szoferem i nie wiem, czy to szofer pukał do drzwi, czy może on. No takich sytuacji były dziesiątki, jakie i niesetki. Ben Junior nie znał życia, nie miał znajomych i było mu z tym ciężko. Chłopak został zapisany do prywatnej szkoły, gdzie trzeba przyznać, że bardzo dobrze się uczył. Ewidentnie był inteligentny, był chwalony przez nauczycieli. Jednak wciąż ciężko mu było znaleźć kolegę, ciężko mu było w ogóle spędzać czas z innymi ludźmi. Zdaniem wszystkich był on właśnie taki arogancki, wyniosły, nie traktował innych na swoim poziomie, no i dlatego też ludzie nie chcieli za bardzo spędzać z nim czasu. Warto też dodać, że małżeństwo jego rodziców również nie należało do najlepszych, a Ben codziennie oglądał awantury. I tak się składa, że Benjamin Senior i Bernice mieli liczne romanse i nie żyli tak naprawdę razem, i w tysiąc w 1964 roku kobieta nawet wniosła pozew rozwodowy, no ale mążna ją, aby się wycofała. Wkrótce jednak wszystko wróciło do normy i ostatecznie w 1968 roku małżeństwo postanowiło się rozstać. Dwunastoletni wówczas Ben został na stałe z matką, która dostała bardzo pokaźne alimenty. No i życie Bena się zmieniło i to bardzo. Po pierwsze musiał on się wyprowadzić z hotelu razem z matką, jednak wciąż nie miał znajomych, wciąż chodził do prywatnej szkoły, wciąż woził. Go wszędzie szofer, a matka nie zwracała na niego uwagi, więc tak naprawdę można mieć wrażenie, że zmieniło się jedynie miejsce zamieszkania. Młody chłopak jednak i tak często odwiedzał hotel ojca, gdzie wtedy zmieniono do niego jeszcze bardziej nastawienie, ponieważ Benjamin Senior, chcąc pokazać swojej już byłej żonie, że, że on ma takie super możliwości, no to kazał personelowi traktować Bena Juniora jak księcia. I tam też właściwie traktowano go jak małego sułtana. Wszyscy czuli do niego respekt, no bo obawiali się utraty pracy i razu pewnego, tutaj właśnie jest taka anegdota, która pokazuje jak, jak duży respekt tam miał Ben, jak, jak w ogóle ludzie nie wiem, się go obawiali, ponieważ razu pewnego przyszedł on do restauracji i kazał szefowi kuchni zrobić dla niego deser. A że mężczyzna był w tamtym momencie zajęty, obsługiwał gości, no to powiedział mu, by, by poprosił innego kucharza, który jest akurat wolny, żeby mu zrobił deser. I na te słowa na nastoletni wówczas Ben zrobił się czarowniczy Rwony I powiedział szefowi kuchni, że go zwalnia. I natychmiast ma prędziutko opuścić hotel. No, okej. Okay gdy szef kuchni tego samego dnia poszedł wyjaśnić sprawę z Benjaminem seniorem, ojcem, którym tak naprawdę go zatrudnia, no to ten podtrzymał decyzję syna i rzeczywiście kucharz został zwolniony. Młody więc od zawsze ponoszył się po hotelu i ustawiał wszystkich po kątach, chociaż w głębi duszy był on niezwykle samotny no i bardzo chciał mieć przyjaciela. Z rówieśnikami mu nie szło, jednak jako nastolatek zaprzyjaźnił się ze swoimi ochroniarzami i funkcjonariuszami, którzy byli wysyłani na ochronę do tego hotelu. No i tak naprawdę w ten sposób rozpoczęła się, rozpoczęło się zainteresowanie Bena pracą w policji. Zaczął z tym wiązać jakąś swoją przyszłość, więc chłopak po skończeniu szkoły średniej zapisał się do młodzieżowego departamentu organów ścigania, no i jeździł sobie tam na szkolenia. W międzyczasie poszedł na Uniwersytet Miami, aby studiować komunikację i marketing. I mając lat 18 został on przyjęty jako funkcjonariusz pomocniczy. No on tam z jednej strony pracował, z drugiej nie Pracował, to było chyba jakieś 10 godzin tygodniowo. On w tamtym momencie, kiedy już wiecie, wiatr we włosy, 18 lat, pracę znalazł, no to wyprowadził się od swojej matki i na stałe zamieszkał w hotelowym apartamencie. Podobna współpraca z nim w pracy była ciężka, bo był lekko oderwany od rzeczywistości i myślał, że to GTA na żywo. W taki sam sposób panoszył się po hotelu i udawał, że pilnuje tam porządku. No, większość pracowników była nim zirytowana, jednak wiedzieli, że jest on synem założyciela. Więc nie można było mu nic powiedzieć, więc sytuacja była dosyć ciężka. Bądź co bądź, w 1976 roku znajomy Bena namówił go na randkę z kobietą o imieniu i nazwisku Jill Campion. Do tej pory randkowanie szło mu naszemu bohaterowi dość opornie w sensie jak zapłacił, no to poszedł na randkę, jak nie, to nie. No, nie był typem gościa, co siedzi i ja się w kącie, więc on tam wiedział, jak sobie randkę zorganizować, natomiast zawsze wiązało się to z zapłaceniem komuś. No, w każdym razie z jakiegoś powodu cała ta randka, która została ustawiona. To była podstępem, ponieważ ta kobieta, z którą umówił się Ben, myślała, że jedzie na rozmowę o pracę w hotelu. No i z takim nastawieniem przyszła na spotkanie. Jill była o 9 lat starsza od Bena, pracowała wcześniej jako modelka, jednak właśnie w 1976 roku myślała nad zmianą zawodu. No i tak też poszła na rzekomą rozmowę o pracę, a na zakończenie spotkania no spytała się, czy tę pracę dostała, czy są jakieś szanse. Na co Ben odpowiedział jej, że nie, ponieważ polityka. Polityka firmy jest taka, że nie mógłby się umawiać z pracownicami. A że Ben zamierza się z nią umawiać, no to chciałby ją zaprosić na jeszcze jedną randkę. Dość pomysłowy podryw i trzeba przyznać, że to się udało. Jednak jeżeli myślicie, że Ben Junior był tak czarujący i kochany, no to jesteście w błędzie. Mężczyzna miał swoje za uszami. Po pierwsze, dodał sobie z 10 lat do wieku, aby wydawać się bardziej poważnym. Po drugie, opowiadał wszystkim, że to on jest właścicielem hotelu i to ono wszystko kim decyduje. Najgorsze jednak, zdaniem Jill, było to, że Ben traktował ludzi z wyższością. Każdą osobę z personelu traktował z góry i wychodził z założenia, że świat istnieje po to, aby spełniać jego zachcianki. Potrafił być opryskliwy, potrafił być niemiły, potrafił pomiatać innymi. No i Jill się temu przeciwstawiała, a Ben był zdziwiony, że pierwszy raz ktoś wyraża wobec niego sprzeciw i go strofuje. No cóż, mężczyzna był zakochany, zabierał swoją dziewczynę do drogich klubów, do restauracji robił prezenty, ale miał też swoje wymagania. Bo prawda jest taka, że Ben nie wiedział nic o związkach, nie wiedział jak to powinno wyglądać, on też nie wiedział do końca czym są prawdziwe uczucia. I na przykład chciał kontrolować wygląd swojej dziewczyny i trzeba przyznać, że trochę traktował ją jak takie trofeum, co jest bardzo przykre. Natomiast on widział jak jego ojciec, tak traktuje matkę, jak traktuje takie inne kobiety, i myślał, że właśnie na tym polega życie. Wszystko zmieniło się pod koniec lat 70., gdy hotel Fontainebleau zaczął mieć problemy finansowe. Minęło ponad 20 lat od jego założenia, a do tej pory miejsce nie przeszło żadnej renowacji, no i wydawało się, że lata świetności miały ze sobą. Benjamin senior zaczął więc mieć poważne problemy finansowe, on nie wypłacał pracownikom pensji, ci zaczęli się zwalniać. W końcu komornik przejął hotel, a mężczyzna stracił swój dorobek i musiał zamieszkać z siostrą na Felorydzie. No, byłam bardzo zaskoczona czytając o tym, no bo wychodzi na to, że Benjamin Senior nie inwestował nigdzie pieniędzy, nie wszystko wydawał. E, okazało się, że został on z ogromnymi długami. E, po stracie hotelu jego stan emocjonalny bardzo się pogorszył, a synalek Ben Junior musiał od tego momentu sam zarabiać pieniądze. No bo do tej pory e, on dostawał hajsy od ojca i to całkiem spore. On sobie mógł się bawić w jakieś GTA, no bo to tak naprawdę nie traktował tego jak pracę. No od tego momentu, kiedy ojciec ojciec zbankrutował, no to sytuacja się dość mocno zmieniła. Nie da się ukryć, że młody Ben wciąż poniekąd bujał się na nazwisku ojca, więc było mu trochę łatwiej ze znalezieniem pracy. No i wkrótce znalazł dobrze płatną posadę przy planowaniu zjazdów i konwentów firmowych. No cóż, tak się stało, zarabiał dość dobre pieniądze, ale w większości sponsorowała go matka, co też jest ważne w tej sprawie. W każdym razie związek Bena i Jill rozwijał się w najlepsze, chociaż prawda jest taka. Że mężczyzna od samego początku nie był wierny, ciągle widywano go z klubach, w klubach z innymi kobietami, a Jill chyba przymykała na to oko. Mimo wszystko, 19 czerwca 1979 roku Ben i Jill wzięli ze sobą ślub. I ciekawe jest to, że dopiero po ślubie Ben przyznał się, że kłamał ze swoim wiekiem, co jego żona przyjęła ze spokojem, no bo co, no, już, już i tak było za późno, już i tak wzięli ślub. E, szybko w małżeństwie pojawiły się jednak poważniejsze problemy, takie jak niewierność Bena, i wtrącająca się jego matka. Bernice, mimo tego, że wcześniej nie miała najlepszego kontaktu z synem i w ogóle no, troszkę tam miała waloną lachę, to teraz sprawiała wrażenie, jakby chciała naprawiać zaległości. Aż za bardzo. Dzwoniła do niego codziennie o godzinie 23 i tak sobie rozmawiali o całym dniu, o tym, co u nich, a w tym czasie na przykład żona Bena chciała i spać, więc to było bardzo irytujące. Poza tym Bernice kontrolowała wydatki syna i dawała mu pieniądze, które sama do Zostawała z alimentów, natomiast no, te pieniądze były taką kartą przetargową. Ben może nie zarabiał źle, ale z pewnością nie starczyłoby mu na jego wystawne życie. Z jednej strony Bernice była miła dla swojej synowej, a z drugiej strony za nią nie, nie przepadała. W 1981 roku małżonkowie mieli kupić swój pierwszy dom. E, mieli zaoszczędzone pieniądze, byli już obejrzeć dom, który im się spodobał, i ustalili, że to no, miejsce im pasuje, chcą go kupić. E, po czym Ile przed podpisaniem dokumentów Ben z Miną przegrywa, przyszedł i powiedział, że mama mu nie pozwala kupić tego domu. Powód był taki, że Bernice nie chciała, aby żona Bena, Jill, była na akcie własności, więc mamita zaczęła namawiać Bena, aby najpierw się rozwiódł, a dopiero potem kupił dom na siebie. No tak mało przyjacielskie, biorąc pod uwagę, że na wszystkich spotkaniach Bernice była miła dla swojej synowej i Jill myślała, że ona ją lubi. Po tym wszystkim żona Bena uznała, że nie chce się w to bawić, wysiada z tej karuzeli śmiechu, więc w tym samym roku para się rozstała i tak to skończyło się małżeństwa Bena po niespełna dwóch latach. Jak się miało okazać, był to punkt zwrotny w życiu mężczyzny. No, mamusia mu tam otarła łzy, powiedziała, że jak nie ta, to inna, najlepiej żadna. W każdym razie Ben stał się od tego momentu jeszcze bliższy matce, jednak wcale nie zrezygnował z miłości i poszukiwał tej jedynej. Chociaż trzeba przyznać, że mężczyzna wybierał sobie niestandardowe miejsca do tych poszukiwań, no bo Ben na przykład uwielbiał chodzić do klubów egzotycznych, był zaprzyjaźniony z personelem i być może nie spodziewał się, że znajdzie tam miłość życia, ale tak też się stało. Pewnej nocy 1983 roku mężczyzna zauważył piękną tancerkę. Ta tancerka od razu zwróciła jego uwagę i moi drodzy, tą kobietą była dwa lata młodsza od niego Narcisa Siri Velis Pecheko. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przeczytałam. Kobieta pochodziła z Ekwadoru. Jest ona bardzo ważną postacią w tej historii, więc tak tylko pokrótce powiem, że kobieta miała piątkę rodzeństwa. Jej rodzice prowadzili lokalny sklep, mieli uprawę kawy, a w wolnym czasie zajmowali się wódą, co miało być lokalną tradycją. Wraz z upływem lat rodzeństwo Nersi, bo tak na nią wołali, zaczęło przenosić się po kolei do Stanów Zjednoczonych z nadzieją na lepsze życie. Wkrótce i 23-letnia Nersi postanowiła do nich dołączyć. Kobieta w tamtym momencie była zamężna i miała dwuletnią córkę, więc cała rodzina przeniosła się do Nowego Jorku. Bardzo szybko małżeństwo Nersi się rozpadło, a jej córka została wysłana na wychowanie do starszego brata, znaczy do, do starszego brata Nersi, Więc no, tak się zakończył amerykański sen. W każdym razie kobieta zatrudniła się w klubie, no i tak też poznała w końcu Bena. Nie było to żadną tajemnicą, że Nersi wybierała sobie bogatych mężczyzn, ale też nie było to żadną tajemnicą, że że Benowi zależało na tym, bo jego partnerka miała jedynie wygląd i to na to najbardziej zwracał uwagę. Pod tym względem, więc byli dopasowani idealnie, mieli jakieś swoje wymagania, ale cała reszta nie miała znaczenia. Praktycznie od razu zaczęli się spotykać. Ben opłacił kobiecie operację plastyczną, i tak też związek rozwijał się w najlepsze. Aby przejść dalej, muszę tutaj wspomnieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ moi drodzy, w wieku 78 lat Benjamin Senior, ojciec Bena Juniora, odszedł z tego świata, zostawiając swojemu synowi dorobek około miliona dolarów, fundusz powierniczy w wysokości 60 tysięcy rocznie i klub nocny, który zakupił niedawno przed śmiercią. Czyli tak tylko dodam, że seniorowi udało się jakoś tak odbić od dna finansowo i na nowo zaczął rozkręcać swoje biznesy. Oczywiście, strata ojca. Była niezwykle przykra, ale będę łzy pieniędzmi, które teraz dostał i stał się niezależny finansowo. I przede wszystkim nie musiał prosić matki o pieniądze, a tym samym Bernis miała nad nim mniejszą kontrolę. Właściwie to finansowanie miała jej wcale, no i było jej z tym niezwykle ciężko, ponieważ z jakiegoś powodu kobieta nie lubiła wszystkich partnerek, z którymi spotykał się jej syn i tak naprawdę miała w zwyczaju troszeczkę mieszać w tych związkach. No i właśnie nad wyraz nie spodobała się jej nowa dziewczyna z syna, Nersy. Nersy była jej największym koszmarem i o ile żadnych dziewczyn syna nie aprobowała, no to tym razem było wyjątkowo kiepsko. Nersy nie miała wykształcenia, nie mówiła perfekcyjnie po angielsku, no i delikatnie mówiąc zdaniem Bernice pochodziła z innych sfer i leciała na hajs. No, normalnie para z uszów jej szła na jej widok, oczy robiły się czerwone i w ogóle nie mogły przybywać na samym towarzystwie. Z drugiej strony Bernice wiedziała, że nie może tak bezczelnie wpływać na decyzję syna, no bo ten nie będzie chciał się z nią spędzać czasu, więc więc teraz to już no, nie, nie ma czegoś takiego, że zerwi z nią, a ja dam ci stówkę, tylko no, trzeba traktować się jak ludzi na równi. E, Nersy też była inna niż poprzednie partnerki syna. Na przykład Jill przymykała oko na jego zdrady, a Nersji była tego przeciwieństwem. Kobieta robiła się wściekła nawet na myśl, że Ben mógłby być niewierny, więc do takich sytuacji no, nie dochodziło, ponieważ Nersi go kontrolowała. W 1990 roku mężczyzna oświadczył się kobiecie i wkrótce zaczęli planować swój ślub. Przed ceremonią para podpisała intercyzę i w sierpniu 1991 roku oficjalnie stali się małżeństwem. Po ceremonii Ben i Dersy wybrali się na wycieczkę do Hongkongu i na Fidżi w ramach miesiąca miodowego. No i w tamtym momencie wydawało się, że są szczęśliwą parą, patrzą sobie głęboko w oczy i planują wspólnie przyszłość. Również w tamtym momencie Ben zainwestował pieniądze ojca i zaczął rozwijać własne biznesy. I moi drodzy, najwyraźniej tutaj jakieś takie. Czy to smykałka do pieniędzy, czy rozwijanie biznesów było dziedziczne, no bo w bardzo szybkim czasie Ben stał się multimilionerem i znów zaczął stawiać warunki tak jak wtedy, gdy był dzie dzieciakiem w Fontainebleau. Znów myślał, że cały świat jest dostosowany pod niego, że wszyscy są po to, żeby spełniać jego życzenia. No bo miał pieniądze i rzeczywiście tych pieniędzy miał bardzo dużo. On organizował spotkania firmowe w wielu bardzo takich wpływowych firm. Dodatkowo e, miał kupione różne lokale usługowe, więc naprawdę ten biznes się kręcił. E, no, no wiele tych źródeł dochodu było e, i naprawdę żyło mu się na bardzo dobrym poziomie. Ben wydawał swoje pieniądze i Nercy również kupowała swoje, wydawała swoje pieniądze, kupowała markowe buty, ubrania na potęgę, kręciła nosem na wszystko, na co tylko mogła, więc no, to była właśnie taka para milto, multimilionerów. Mimo tego, związek pary wcale nie był idealny. Jak się okazuje, w tej i nie tylko w tej historii pieniądze szczęście nie dają. Właściwie ten związek był daleki od ideału. Nersi... Za każdym kroku podejrzewała, że jej mąż nie jest jej wierny. Ona sprawdzała go jak tylko możu, mogła i w sumie to miała rację. Często dochodziło między nimi do różnych awantur. Czasami stawały się one fizyczne i to ze strony Bena. Jedynym spójnikiem tego związku tak naprawdę była sfera kapucynkowa. Życie intymne układało im się wyjątkowo dobre, dobrze, no bo mieli podobne potrzeby. I no to jest dość ciekawe. Dodam, że lubili eksperymentować, mieli dużo gadżetów, a Ben codziennie oglądał pewne Kinematografię, gdzie ludzie są w stroju Adama i Ewy przeważnie. Więc tutaj się w miarę układało, ale wszędzie indziej już nie. Nersy i jej Teściowa ciągle ze sobą konkurowały, nie miały najlepszej relacji, często widywały się w agencji marketingowej, którą prowadził Ben. I razu pewnego, moi drodzy, w 2000 roku, Bernice, czyli Teściowa, zaczęła rozpowiadać, że jej synowa dosypała jej czegoś do wody. No, w sensie do picia. Zdaniem kobiety otworzyła rano butelkę z wodą do lodówki, a Nersy się wokół tej lodówki kręciła. No i gdy Bernice napiła się wody, no bo chciałaś napić wody tej samej, co zostawiła w lodówce, to jej gardło całe spuchło, no i potrzebna była hospitalizacja. Według lekarzy było to uczulenie, ale kobieta i tak rozpowiadała, że to wszystko jest wina Nersy. W każdym razie, po 10 latach małżeństwa, związek Nersy i Bena zaczął się w końcu rozpadać. Znaczy, to była taka różna pochyła, on się z roku na rok teraz bardziej rozpadał, ale po 10 latach było wyjątkowo kiepsko. Jedno i drugie, e, no, nie było wobec siebie szczere, ewidentnie nie było tam miłości, były jednak pieniądze i to całkiem spore. Przez intercyzę Nersy nie dostałaby żadnych milionów, no, a kobieta była już przyzwyczajona do luksusowego życia. Przez ostatnie lata spełniała ona zachcianki męża i czuła, że robiła wszystko, ale skoro po dobroci nie działa, no to uznała, że trzeba rozwiązać sprawę inaczej. 8 czerwca 2002 roku Nersi zorganizowała włamanie do domu swojego i Bena. Jak gdyby nigdy nic, wrócili do domu po kolacji, położyli się spać, aż nagle z buta wjechało trzech mężczyzn. Panowie obezwładnili Bena, użyli kajdanek, związali mu oczy oraz trochę go tam postraszyli. Następnie zabrali z sejfu ponad 400 tysięcy dolarów i różne takie papiery firmowe, jakieś ważne dokumenty, a następnie sobie poszli. Po wszystkim Nersi odsłoniła mężowi oczy i powiedziała, że żyje tylko dzięki niej, i jeżeli będziecie stawiać, to ci panowie wrócą i dokończą robotę. Więc, no, takie metody miała Nersi. Yy, to była to kobieta, którą, obok której nie się siedzieć w autobusie, a właściwie to może nie w autobusie, tylko nie wiem, w helikopterze. No cóż, sprawę oczywiście zgłoszono. Ben powiedział detektywom o swoich problemach w małżeństwie, a Nersi w tym samym czasie złożyła przeciwko Benowi wniosek o stosowanie siły. Mężczyzna powiedział, że żona do wszystkiego się przyznała, ale Nersi uznała, że to Ben jest niepoczytalny i tak naprawdę wzięła ona co najmniej 5 tysięcy ze wspólnych oszczędności, a nie jakieś 440, jak twierdzi. Zdaniem kobiety, Ben chciał wyciągnąć hajs w ramach odszkodowania, no i nie należało mu ufać. Wiedząc, że z sejfu zniknęły też Ważne dokumenty firmowe. Ben postanowił wycofać swoje zarzuty wobec Nersi. Prawdopodobnie w tych papierach były może jakieś przekrętasy, no coś, czego na pewno Ben nie chciałby wyszło na jaw. No ale on wycofał te zarzuty w zamian za to, że ona też wycofa swoje, i tak też się stało. No ale po tym incydencie mężczyzna złożył wniosek o rozwód, no i zaczęło się wzajemne obwinianie, wyciąganie brudów z małżeństwa. Nersi odpowiedziała sędziemu na takiej rozprawie przed rozprawą, nie wiem, przedprocesowej, o eksperymentach kapucynkowych jej męża, o tym, że lubi on skrajnie używać siły, no ale też w drugą stronę. I gdy tak wzajemnie poopowiadali o swoich sekretach, to zdecydowali się dać sobie jeszcze jedną szansę i wycofać wnioski rozwodowe. No, raz się żyje, jolo i te sprawy, i rzeczywiście sprawiali wrażenie, jakby nic się nie stało, po prostu wrócili do domu i znów byli pozornie szczęśliwym i uśmiechniętym małżeństwem. Żyli razem, mieszkali razem, pracowali razem, a jedyną osobą, która nie mogła na to patrzeć, była Bernice, czyli matka Bena. Kobieta czuła taką złość wobec synowej, że musiała chodzić na terapię, co nie dawało zbyt dużych rezultatów niestety. W każdym razie, na każdym kroku Bernice namawiała syna, aby zakończył ten związek, no ale ten z jakiegoś powodu szedł w zaparte. I tak też mijały lata, a wszystko wydawało się być pozornie dobre. Ben i Nelsie chodzili na spotkania ze znajomymi, rozwijali biznesy i sprawiali wrażenie zadowolonych. Ben w dalszym ciągu był niewierny, no ale Nersi albo tego nie widziała, albo udawała, że tego nie widzi. W każdym razie kończąc 50 lat, mężczyzna sporządził testament, gdzie zapisał cały majątek na swoją żonę, więc Nersi no, nie czuła się wcale zaniepokojona, bo gdyby coś się stało, to czuła, że jest zabezpieczona finansowo. Natomiast w tym testamencie był taki mały zapis, że najpierw te pieniądze przychodzą na jego matkę, jeżeli ta będzie żyła, a dopiero potem przejdą na jego żonę, czyli na Nersi. No cóż, jakoś w 2007 roku Ben się zakochał. I to nie w swojej żonie. Mężczyzna od dawna korzystał z usług kobiet wykonujących najstarszy zawód świata. I jedną z nich była młodsza około 10 lat, Rebeka. Kobieta miała wiele tatuaży, to spodobało się Benowi, no i mężczyzna zaczął się z nią regularnie spotykać. Już wcześniej Ben finansował swoje kochanki płacąc za ich mieszkanie i w ogóle za, za ich utrzymanie. No i tak też było z Rebeką, jednak tym razem Ben e, no chyba się zakochał. Chciał, aby kobieta zamieszkała blisko niego, więc wynajął jej luksusowy apartament niedaleko. E, para często się spotykała za plecami Nersi i jednak tym razem było inaczej i było to coś więcej. Ben zaczął się zakochiwać w Rebe a żona mężczyzny była wściekła, kiedy o wszystkim się dowiedziała. Nancy pierwsze, co chciała zrobić, to złożyć wniosek o rozwód, no i była już w trakcie jego pisana, pisania, e, jednak doszła do wniosku, że to nie ma sensu, bo wtedy nie dostanie pieniędzy. E, postanowiła więc wydzwaniać do tej drugiej kobiety, do Rebeki, kazała jej zostawić Bena w spokoju, e, próbowała też troszkę utrudnić jej życie, na przykład doniosła, że Rebeka nie ma ważnej wizy, więc tutaj było takie no, robienie sobie na złość. W każdym razie Nercy czuła się oszukana. Mąż nie był jej wierny, przy rozwodzie zgarnąłby cały majątek. No, kobieta nie chciała z nim dłużej być, ale jednocześnie też nie chciała zostać bez pieniędzy. Nercy doszła jednak do wniosku, że może przyjąć cały majątek, gdyby jej mąż zniknął z tego świata. Kobieta wiedziała jednak, że najpierw cały majątek trafiłby w ręce jego matki, Bernice, z którą miały niezbyt dobre relacje. Natomiast jeżeli ta również by nie żyła, to wtedy pieniądze idą do Nersi. Kobieta doszła do wniosku, że musi więc pozbyć się dwóch osób. I moi drodzy, no tak też się stało. 87-letnia Bernice Nowak została znaleziona 5 kwietnia 2009 roku w swoim garażu. Wszędzie było pełno czerwonych plam, a kobieta miała uraz głowy. Na pomoc było już za późno i sytuacja była dość niepokojąca. My oczywiście wiemy, że za wszystkim stała Nersi, która wynajęła zbirów, aby pozbyli się teściowej za pieniądze. Dwóch chłopków zakradło się do garażu z kluczem francuskim w ręku i rzucili się na nią, gdy ta wysiadała z auta. My o tym wiemy, jednak śledczy nie mieli pojęcia, co się stało. Tak się składa, że kilka tygodni wcześniej Bernice upadła na drodze i złamała biodro. Kobieta miała od tego momentu problemy z poruszaniem się, no i po krótkim śledztwie uznano, że zapewne 87-latka przewróciła się, wysiadając z auta i uderzyła się w głowę. Ta wersja wydawała się być prawdopodobna, chociaż czerwone plamy były dosłownie wszędzie i to trochę nie pasowało do tej teorii. Jednak nie znaleziono świadków ani żadnych dowodów, więc skąd Bernice zakwalifikowano jako wypadek. Wszyscy byli wzruszeni tym, co się wydarzyło, natomiast myśl, że był to właśnie wypadek, dawało niektórym względne poczucie spokoju. Nancy w tamtym momencie czuła się zupełnie bezkarna i liczyła na to, że jej plan się uda. Został więc Ben i wtedy cały majątek przyszedł w jej ręce. Nancy do swojej ekipy zwerbowała, zwerbowała brata Cristobala Veliza i dwóch typów z podciemnej gwiazdy Alejandra Garcia i Joela Gonzalesa. Kobieta uznała, że najlepiej będzie wykonać cały plan w taki sposób, aby ona miała alibi. I w lipcu 2009 roku zbliżał się konwent, który organizował Ben. Była to wielka konferencja firmy Emiway Global, z którą mężczyzna od lat współpracował. Spotkanie odbyło się w Raybrook w Nowym Jorku i tam też 9 lipca 2009 roku. Ben, Nercy i córka kobiety z pierwszego związku, ona miała na imię May, która również pracowała w firmie Bena, cała ta trójka zameldowała się w hotelu Hilton, no, gdzie zamierzali spędzić najbliższe kilka dni. Ben miał przygotować tę konferencję, natomiast Nersi no, miała mu pomagać. Gdy mężczyzna zajmował się pracą, Nersy dopracowywała cały plan, który miał zostać. Zostać wykonany 12 lipca. Tego dnia, w niedzielę chwilę przed godziną siódmą Nelsi dostała cynk, że cała ekipa wynajętych sprawców jest już pod hotelem, no i kobieta wpuściła ich po prostu do pokoju, a cała trójka rzuciła się na Bena. Tam doszło do okropnych aktów. Mężczyzna został skrępowany, następnie sprawcy, wyciąg sprawcy wyciągnęli hantle, e, którymi z, które zaczęli na ślepo używać. Na sam koniec, na rozkaz nersji, panowie pozbawili na oczu. Tak też wyglądały jego niestety ostatnie chwile. Plan był taki, by Nersi również wyglądała jakby przeszła atak, ale w ostatniej chwili kobieta zmieniła zdanie i po sprzątnięciu apartamentu opuściła hotel wraz ze sprawcami. Najpierw panowie wyszli, a chwilę później Nersi poszła na śniadanie, jakby nic się nie stało, przeszła obok kamer przemysłowych i około pół godziny później kobieta wróciła do apartamentu no i udawała przerażoną tym, co tam została. Nersi zaczęła płakać, ciągle chciała być obok Bena z nadzieją, że ten żyje, co oczywiście było nieprawdą, a Nersi zdawała sobie z tego sprawę. No cóż, gdy śledczy szukali sprawców, kobieta szukała hajsu na kontach no i wszystko zaczęła wypłacać Sprawca zapłaciła nieco ponad 100 tysięcy dolarów, a sama stała się właścicielką konta oscylującego na 7 milionów. Kobieta korzystała z tych pieniędzy w najlepsze, kupowała drogie sukienki, buty, robiła huczne imprezy na jachcie i miała się całkiem dobrze. Nessie nie chciała współpracować ze śledczymi, nie chciała składać zeznań, była zdystansowana, co samo w sobie było całkiem podejrzane. Gdy w końcu kobieta zgodziła się na badanie wykrywaczem kłamstw, co zrobiła z wielką łaską, no to oczywiście wyszło, że kłamie. Komała odpowiadając na pytanie, czy ma coś wspólnego ze, śmier ze śmiercią męża. Szybko wyszło na jaw, że w małżeństwie nie było dobrze, a osobą, która najbardziej zyskała po odejściu Bena, była właśnie Narsi. Na monitoringu, oczywiście, zachowały się nagrania zbiorów z tamtego poranka i szybko ustalono ich tożsamość. Panownie również szybko zaczęli opowiadać o tym, co się stało, zaczęli sypać, rzucając winę na Nersi i jej brata, i wkrótce para została zatrzymana. E, oni też zaczęli się wzajemnie odrzucać. Winą. W międzyczasie Narsi też próbowała płacić świadków, którzy zrzuciliby winę na jej własną córkę, którą ben bardzo lubił, no i która zdaniem Nersi to, to ona wszystko zaplanowała. Co oczywiście nie było prawdą. No cóż, w grudniu 2012 roku Nersi i jej brat zostali skazani na dożywocie. W końcu. Alejandro Garcia, który współpracował z organami ścigania i jak twierdził, on tam tylko sprzątał i robił za drzewo w lesie, został skazany na 17 lat. Joel Gonzalez dostał 10 lat. A panowie przy okazji również przyznali, że zgon Bernice nie był wypadkiem, więc tak naprawdę udało się przynajmniej dla Bernice otrzymać jakąś sprawiedliwość. Gdyby nie ich prawda, tutaj oczywiście w cudzysłowie mówiąc, to brzmi jakby byli niezwykle szlachetni, no ale nie oszukujmy się, wiemy co oni zrobili. W każdym razie no, dzięki temu prawda wyszła na jaw i Bernice mogła dostać jakieś tam poczucie sprawiedliwości. I tak też, moi drodzy, kończy się ta sprawa, z tego co wiem, to Nersy do dziś utrzymuje, że ona jest niewinna, że wrobiono ją w to wszystko i że wrobiła ją własna córka, tak się składa, że May, czyli córka Nersi córka była uwzględniona w testamencie Bena, natomiast ona tam dostała... 60 tysięcy z jego wielkiego majątku, więc nie wiem czy 60 tysięcy, patrząc na 7 milionów, które miałaby dostać nersy jest z jakimś tam motywem. W każdym razie z tego co wiem, to właśnie May dostała dom, w którym mieszkał Ben, no i dostała też, też te pieniądze w kwocie 60 tysięcy. Jednak cały dalszy majątek, który wynosił 7 milionów, ze względu na, na inflację, teraz wynosi chyba 4,5, zostaje nienaruszony. Z tego co wiem, to nic się z nim teraz nie dzieje. Interesujące jest to, że Nersi, będąc za kratami, próbowała położyć łapy na tym majątku, no ale według prawa nie jest to możliwe, ponieważ jest ona oskarżona i właściwie to skazana jako sprawca. Moi drodzy, tak też kończy się ta historia. Historia, moim zdaniem, jedna z ciekawszych. No bo widzimy tutaj e, wielką historię rodzinną. Widzimy bardzo zawiłe relacje ludzkie, e, bardzo dziwne motywy, jak nie pieniądze, to chęć znalezienia znajomych w bardzo taki e, no, mało typowy sposób. Mam wrażenie, że każda z tych postaci e, nie jest jednowymiarowa, no i myślę, że z tego też powodu ta historia jest bardzo ciekawa. E, tak jak już mówiłam, to było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej, Słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe szczegóły, o których tutaj nie wspomniałam? No to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A teraz zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu hotelowe love. No bo w końcu wielki hotel w tle, wielka miłość w tle, więc myślę, że hasło będzie jak najbardziej adekwatne. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mi, Poznać nieco bardziej bliżej, to zapraszam Was na Instagrama. No i dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że jesteście, i do usłyszenia niedługo.